Cześć, popatrzcie, kolejny piękny stary dąb w okolicach Krosna, ten właściwie w granicach Krosna. Przejeżdżałem tędy pierwszy raz, a jest to dzielnica Turaszówka, a po prostu gdzieś widziałem go na mapach od wielu lat, nigdy nie było czasu. Przepiękny dąb, nie wiem, może mieć obwodu koło 5 metrów, bardzo zdrowy, bardzo ładny i pełno śnieżyczek posadzonych przy korzeniach dębu. Śnieżyczka przebiśniek uwielbia takie właśnie towarzystwo u nasady drzewa, tam jej cebulki są chronione przed na przykład przypadkowym zniszczeniem. W każdym razie, jak nie wiesz, co z sobą zrobić, to popatrz na mapy pomników przyrody w okolicy. Naprawdę można znaleźć niesamowite miejsca, niesamowite okazy, które nas zainspirują. To drzewo może ma 250-300 lat i na pewno jest świadkiem wielu wydarzeń historycznych, wielu historii, które jakoś ułatwiają nam wzięcie perspektywy nad naszym własnym życiem. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj z osobą z rodziny właścicieli tego dębu i chciał Pan opowiedzieć historię, dlaczego ten dąb nazywa się Antek. Dlatego, że mój teściu miał dwóch braci, Franciszek i najstarszy był Antek. Aha. Nauczyciel, bardzo zdolny facet. Nawet był redaktorem pisma rolniczego. I najpierw uczył w Wujniczu Zdroju, potem go przenieśli do Nowego Targu. On był najstarszy w 1887 roku. Urodzony, tak? Urodzony. Jak się nazywał? Antoni? Antoni Stasiczak. Stasiczak. I jak już po prostu rozruchy w Polsce i tego, no to zabrali go pewnie gdzieś, wiadomo. Gdzie w czasie wojny, zaginął, w czasie wojny zaginął bez śladu. Rodzice przez Czerwony Krzyż go poszukiwali. Nie dało rezultatów. W Polsce zaginął, tak? Tak, tak. I, no czy i ten dąb jest pomnikiem przyrody od kiedy? Od kiedy? Chyba od 5 lat, może więcej. Aha, czy niedawno? Tak, niedawno. A to ktoś z rodziny zgłosił, czy to ktoś... Ja zgłosiłem. O Boże, to super. I tego, ja zgłosiłem, bo... Pytali się o właśnie, jak go nazwać. No to przecież tu super. W tym domu... A te śnieżyczki to tu rosły, czy to pan to posadził? To moja swatowa posadziła. Super, bardzo fajnie pasują tak, tutaj. Tak, no. Tak. Bardzo pięknie. Gratuluję panu, cieszę się, że pan że utrzymuje, bo ludzie to wezmą, wytną. Są tacy no, ludzie, że potrafią tak, wziąć tak. drzewo, sprzedać jeszcze na deski. Tak, no, bardzo no panu właśnie. Dziękuję.